Czy możliwe jest oddzielenie jednostki od społeczeństwa? Czy możliwe jest zapewnienie wolności, o której często marzy się na Zachodzie? Wolności jednostki od społeczeństwa, od biurokracji, od wszystkiego innego? Jest to możliwe, ale będzie to więzienie, pojedyncza cela. Można oddzielić osobę od społeczeństwa, odizolować ją od społeczeństwa, tak jak, powiedzmy, izoluje się osoby skazane na dożywocie. Odizolowaliśmy ich od społeczeństwa, ale jak to wygląda dla ludzi w społeczeństwie, którzy muszą ich strzec lub chronić społeczeństwo przed tymi ludźmi? Ci ludzie nie są całkowicie wolni. Są zmuszeni obcować z tymi przestępcami, choć wcale tego nie chcą. Z powodu seryjnych morderców, maniaków, niektórzy ludzie spędzają obok nich całe swoje życie. Więc jest to duże obciążenie. Nie są wolni. Trzeba to w końcu głośno powiedzieć, że osoby, które przekroczyły pewną granicę oddzielającą ludzi od dzikich bestii, powinny podlegać karze śmierci. Pewien znany profesor na Wydziale Filozofii i Kulturoznawstwa Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, zasłużony pracownik naukowy, powiedział, że jeśli ludzie zachowują się jak dzikie bestie, to nie można ich trzymać w ludzkim społeczeństwie. Oddzielenie ich jest zaś bardzo proste. Tacy ludzie podlegają karze śmierci. W ten sposób ludzkość zostaje uwolniona od najbardziej szkodliwych ludzi, którzy stali się gorsi od dzikich zwierząt. Ale zamiast tego mamy sytuację, że osoba, która zabiła lub zgwałciła dziesiątki dzieci, jest strzeżona, ma zapewnione warunki bytowe, jest karmiona. Czyim kosztem? Kosztem rodziców tych dzieci. Trudno sobie wyobrazić większe znęcanie się nad rodzicami. Są jeszcze inne przypadki. Ktoś mówi, jestem artystą, muszę być wolny od społeczeństwa, społeczeństwo nic nie rozumie z mojej sztuki. Nie są profesjonalistami. Dlaczego miałbym robić coś prymitywnego dla tłumu? Jestem wolny od was, jestem wolnym twórcą, ja tworzę. Cóż, jeśli już o tym mówimy, to, jak powiedział Lenin, niemożliwe jest życie w społeczeństwie i bycie wolnym od społeczeństwa. Ci, którzy odrzucają społeczeństwo, niech idą do lasu i tam żyją. Zbierają zioła i łapią dzikie zwierzęta. Tam są wolni od społeczeństwa. Ale ten malarz, rzeźbiarz to inna sprawa. Społeczeństwo go karmi, żywi, ubiera, zapewnia ciepło, ochronę, wspiera we wszystkich relacjach, w tym na wystawach i tak dalej. Osoba wolna od społeczeństwa nie miałaby nic z tych rzeczy. Współczesny człowiek wolny od społeczeństwa jest człowiekiem, który został zrzucony na nieznaną planetę i pozostawiony z pewną ilością jedzenia. Kiedy jedzenie się kończy, zaczyna się wolność od społeczeństwa i kończy się życie. Od czego powinna zacząć osoba, która chce zrozumieć komunizm i chce przyłączyć się do budowania komunizmu, walki o komunizm? Od konsekwentnego czytania Lenina. Pisze on zarówno prosto, jak i rygorystycznie, naukowo i zrozumiale, co jest rzadkością. Należy zacząć od młodego Lenina i konsekwentnie iść dalej. Nawet jeśli jesteś w złym nastroju i sprawy nie idą po twojej myśli, czytanie Lenina pomoże ci wrócić na właściwe tory. Ponieważ kiedy widzisz, jak wiele ten człowiek zrobił, jak wiele napisał i jak dbał o interesy społeczeństwa jako całości, pomaga ci to uzyskać zdrowie psychiczne i pewność siebie, których potrzebujesz na przyszłość. W jaki sposób nauka, jak zwyciężać, i komunizm są ze sobą powiązane? Komunizm nie przychodzi sam z siebie. Myślenie, że teraz mamy ciemną, kapitalistyczną noc, ale jutro będzie świt, potem będzie dzień, a tam zobaczymy dojrzałe owoce i bogactwo będzie płynąć pełnym strumieniem. To jest naiwność, a nie marksizm-leninizm. Bez walki komunizm nie nadejdzie, ponieważ każdy ruch, w tym ruch naprzód, podlega sprzecznościom i przeciwstawnym tendencjom. Jeśli nie ma ludzi walczących o świetlaną przyszłość, to zawsze znajdą się ludzie walczący o kapitalizm, a jest ich wielu. Nie trzeba mieć żadnych zdolności, żeby coś zepsuć. Rozwalać i niszczyć jest najprościej. Ale aby zbudować i odbudować coś, co zostało wysadzone w powietrze, a także trzeba tego strzec, aby nie zostało wysadzone w powietrze. Potrzebujesz dużej wiedzy i umiejętności zastosowania tej wiedzy. Stąd potrzeba nauki, jak zwyciężać.